ir girdėsite dar tris chorus. Žemutinio Reno choras iš Netetalų iš Vokietijos, choras Varsa iš Alytaus, bei choras Kontrapunkt iš čia, iš Elko. Ir čia jums staigmena, o gal ir visi žinote, kad choras Kontrapunkt, kuriam vadovauja ponas Rafał Sulima, švenčia šiandien jubiliejų ir apie tai papasakos choro atstovai. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Pozwolicie Państwo, że w imieniu chóru Kontrapunkt zaprezentujemy krótko dzisiejszego jubilata. A jest ku temu bardzo ważny powód. Chór Kontrapunkt nie jest jeszcze, co prawda, pełnoletni, ale dzisiaj kończymy 15 lat. Jest rok 1997. Pan Wojciech Popielarz zakłada amatorski chór o nazwie Kandilena. W 2001 roku dyrygentem chóru została pani Jadwiga Cymbor-Pasińska. Po dwóch latach, brawo, brawo. Po dwóch latach chór zmienia nazwę na Kontrapunkt, a od 2007 roku zaczyna działać w ramach Ełckiego Towarzystwa Muzycznego. W sezonie 2008-2009 obowiązki dyrygenta pełniła pani Barbara Meiner. W czerwcu 2009 roku następują zmiany organizacyjne i personalne. Prezesem Ełckiego Towarzystwa Muzycznego zostaje nasza przemiła Bożena Bieleniewicz, sopranistka w naszym chórze. Obowiązki dyrygenta przejmuje ełczanin pan Rafał Sulima, organista, wokalista, wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Obecnie chór liczy 40 osób. Są w nim przedstawiciele różnych środowisk i zawodów, głównie ełczanie, ale część z nich dojeżdża na próby z Grajewa, Augustowa, z Wydmin. Proszę Państwa, przypadkowo powstał Związek Gmin. Naszym celem i ambicją jest przekazywanie wartości, jakie niesie muzyka, zwłaszcza sakralna, jaką najczęściej prezentujemy. Ale sięgamy też chętnie po inne gatunki muzyki, czego przykładem jest dzisiejszy koncert. Proszę Państwa, życie w społeczności churalnej uczy nie tylko śpiewu, muzyki, wrażliwości na sztukę i piękno, ale również umiejętności współżycia w grupie, obowiązkowości, zaradności, szacunku dla autorytetów, uczciwości i jest również okazją do zawierania przyjaźni, o czym świadczy obecność na dzisiejszym koncercie chóru Zdolnego Renu Nedetal i chóru Warsa z Litwy. Chcielibyśmy podziękować osobom, które ten chór tworzyły. Panu Wojtkowi Popielarzowi, pani Jadwidze Cymbor-Pasińskiej, a przede wszystkim obecnemu dyrygentowi Rafałowi Sulimie, który posiada wykształcenie muzyczne, słuch absolutny, charyzmę oraz posiada umiejętność przekazania śpiewakom tego, co jest najważniejsze w śpiewie. Proszę się nie denerwować, już kończymy, ale nim zakończę, to bardzo w międzyczasie poproszę wszystkie te szacowne, wymienione przez nas osoby, które były dyrygentami naszego chóru, na scenę. A Państwu życzymy, wszystkim Państwu życzymy głębokich wrażeń, przeżyć duchowych, zwłaszcza, że mamy przyjemność zaprezentować się z Królewską Orkiestrą Symfoniczną, z Królewską, podkreślam. Dziękujemy. Państwa, proszę zerknąć. Tacy młodzi, a już 15 lat. No proszę. Dzięki Państwu narodziła się piękna tradycja muzykowania, śpiewania w Ełku. Bardzo serdecznie w imieniu wszystkich chórzystów Państwu dziękujemy. Bardzo, bardzo, bardzo. Wszelkie pozostałe gratulacje, a tych zapewne nie zabraknie, prosimy pozostawić po koncercie, a teraz niech porwie nas muzyka i zapraszam Państwa na dalszą część koncertu.
Wraca do nas Michał Czubaszek, dyrygent Królewskiej Orkiestry Symfonicznej. Ja już się Państwu pokazuję tutaj w świetle, bo tam nie było widać pewnie. A na scenę zapraszam ponownie Julitę Mirosławską. A przepraszam, Rafał Sulima jeszcze. Panie Rafale, prosimy nie uciekać. Tym razem w nieco innej roli. Zobaczycie Państwo, że ten człowiek potrafi nie tylko dyrygować orkiestrą, nie tylko dyrygować chórem, ale jeszcze wiele innych rzeczy. Jedną z nich zobaczymy za chwilę. Panie Rafale, zapraszam. Rafał Sulima i Julita Mirosławska w utworze La Cidarem, La Mano z Don Giovanniego. Yeah.
również bardzo szybko. Szanowni Państwo, na takim koncercie nie mogło zabraknąć Johanna Strausa. Długo się zastanawialiśmy, jaki walc, jaki utwór, dlatego specjalnie na ten koncert połączyliśmy kilka utworów w jedną całość i dla Państwa Królewska Orkiestra Symfoniczna w najpiękniejszych walcach Johanna Strausa. Proszę Państwa, to jest człowiek, który ma 26 lat, a jakie rzeczy wyczynia, prawda? Teraz tak bardzo szybko, jeden z utworów, który słyszeliście Państwo przed chwileczką, będzie wykonany w całości, ale przez dwójkę wspaniałych śpiewaków, jak Państwo zdążyliście się przekonać. Julita Mirosławska, sopran i Rafał Sulima zapraszam na scenę, a zaśpiewają dla nas właśnie Usta milczą, dusza śpiewa.